Witam z powrotem, witam z powrotem. Witaj Bartuś Kłaczek, witam, witam serdecznie po raz kolejny. Witam Filolek Maciej z powrotem i witam Baltimore Street, witam z powrotem Attitude Fan. Witam na ETS-iku, pojeździmy godzinkę, może półtorej. Jaka zacna straż pożarna. Ricardo, jakbym dał gaz do oporu, to nigdzie nie dojadę. Ja tu na egzaminy ćwiczę. Daniel 6425, gdzie jadę? Zaraz zobaczymy, jadę po towar. A czy ja dobrze jadę po ten towar? Chyba dobrze, do pospidu. Czy coś będziemy mieli z pospidu? Zobaczymy, co nam da pospid. Do Anglii, tylko do Anglii. Słabiutko. Jeszcze przez Belgię gdzieś, kurwa, przez Francję. Belki metalowe. Tyle w temacie, mam tyle ile mam, kurwa, to jest moja sprawa, no na pewno wolę grać niż siedzieć z flaszką, kurwa, przy tym, przed telewizorem, albo czytać gazetę. Dobra, czortam, pojedziemy do tej Anglii. No, dźwięk, no, solo, i żebyś wiedział, że otworzę zerówkę. Kurczę, nie chce mi się do tej Anglii jechać. Nie chce mi się do tej Anglii jechać. Ale nie chce mi się też, słuchajcie, nie chce mi się też, kurde, ganiać i szukać innych zleceń. Czemu Ursusa, Kevin, usunąłeś? Kurwa, nie usuwaj mi Ursusa, bo Ursus jest spoko. Kevin, czemu Ursusa mi usunąłeś, co? Siema Szymon, siema, dzięki, o Szarki, kojarzę Ciebie. Siema, Uniwersytet Prawdy, słucham. No to tyle w temacie, nie da się cały czas gadać. Są ludzie, którzy równie dobrze można porozmawiać podczas grania, nie? Ludzie chcą pograć razem ze mną, w sensie pooglądać, więc oglądamy, więc ja Ciebie nie namawiam tutaj do siedzenia na siłę, panie. Kevin, czemu Ursusa usunąłeś? Pytam się Ciebie. Bo ja go przywrócę zaraz. A, no to spoko, to uważaj, Kev, bo kurde, Ursus może się poczuć urażony.
Czy ja byłem w Warszawie na jakiejś popijawie w klubie z kumplami. Byłem na popijawie, ale wtedy kręciłem z taką fajną kobitką z Warszawy. I byłem w Ice Clubie, chyba dobrze mówię, Ice Club. W Tibie? Nie, nie grałem w Tibie. Dobra, pojedziemy do tej Anglii. Kurde, no. Nie chce mi się jechać do tej Anglii, ale jedziemy, dobra. Spoczko szarki. Ale jesteś i to jest ważne. Witam Mormaj. Dobra. Witam soldat z powrotem. Soldat, ty to kurwa w FIFA to ty byś mi złoił dupę chyba. Siemka Odynie zboży. Byłem w Ice Clubie i balowałem. Nie, nie odpuszczę jebać kapusi i dalej nie będę czytał. Nie odpuszczę bushcraftu. Będziemy robić, tylko nie będzie to głównym tematem, bo nie da się, musiałbym się do lasu przeprowadzić. No już, mordziady Mobin, już 15 koła kur, ja muszę poczekać, aż będzie 100 milionów. Czy my stąd wyjedziemy? Wyjedziemy chyba, nie? Ursus, 2 złote. Chuj ci w kupałakę. To nie Ursus. No pij, co już więcej nie wsparł. Niech i Wonka i Basta. Patrz jak wykorzystują od razu. Patrz jak wykorzystują od razu, żeby dopiec. To nie Ursus, ja to wiem. A dwójeczka wpadła. No to jak się spotkamy, to pewnie FIFA zagramy. Solo 13.40, teraz to ja prowadzę. To ja teraz nie dam rady nocki zrobić w lesie. No chyba, że stanę gdzieś. Co my tu wieziemy? O kurde, będą most budować, widzicie? Kef, ale to nie Ursus! Street Fighter nie wyda to z... Nie, no nie... Z kim jak z kim, ale... Ale nie planuję z Rudym żadnego bushcraftu. Street Fighter. To z prawkiem? MC, ale kurde, jak nie wiem jak pobierać te rozszerzenia, bo... To bym pobrał mapę Rosji. A co mi skuter przeszkadza, kuku był? Niech sobie stoi. Nie, słuchaj, Kamil 194, ja już nie mam siły na to. Ja już nie mam siły się z knurem tam gryźć, kłócić. Nie, już nie mam siły. Ja mam dość już Konunowicza. Mam go po prostu dość. Kef, ale to nie Ursus, nie Ursus wysłał, nie Ursus. Widzisz, to nie Ursus wysłał donate, to ja wiedziałem, że już od razu to wykorzystają. Także Kef, nawet ja nie dałem się nabrać na to. Także Ursus, buziak dla ciebie, dobrze jesteś. Po prostu ja już mam dość Konona, już ja nie chcę w tym uczestniczyć cyrku. Po prostu, nie, już to przerasta. Czy lubi Wiesława, ale jakiego Wiesława? W Szywkę, czy jaki Sylwester Domagalski? Bo jakiego Wiesława mam lubić? Wiesławów jest mnóstwo.
tarcza 7-9, ile można w tym bagnie tkwić, kurwa. Już ja nie chcę, no trudno, nie pyknie, no to pójdę do pracy, będzie, kanał będzie dodatkiem. Nie zlikwiduję kanału, bo mam widzów. Ale nie chcę już się pchać w to bagno, już ile można. 3 lata, kurwa, się męczyłem. Że Majer wziął fakturę z Roxy? Nie sądzę. Czy ja go lubię, Sylwester Domagalski? Ja go nie znam. To co ja mam? Lubić kogoś, kogo nie znam? Jak ja mam go lubić? Jak ja go nie... Na słowa z nim nie zamieniłem nawet z Chujnickim. Czy byłem kiedyś zakochany? Krawczenko, byłem zakochany. Wydaje mi się, że byłem zakochany. W pierwszej kobiecie, no ale byłem. Jak to się mówi, pierwsza miłość, nie rdze wieje. Filolog macie, ile knur ważył? Może ze 140 w szczytowej formie, tak 140-150, myślę, że więcej nie. Ale wstydził się swojej wagi, wstydził się. Akuratny Mazur, nie wiem. Będę strzelał, a co to tu się... Będę strzelał pomiędzy Skodą, Volkswagenem a Audicą. No jakoś tarcza 7-9 daje radę. Pomysły tam, jak pomysły tarcza, nowych pomysłów tam mi nie przybędzie. Ale przybędzie samochód, więc będą większe możliwości. Kurde, jak ja ładnie jadę na razie, kurde, nie zauważyliście? Przed egzaminem jakoś tak, kurde. O, ale ledwo wciągnę, kurde, ten towar, o Jezu. Nie jeździłem nigdy, trawa OSW, nie jeździłem nigdy skuterem, motorem i nigdy nie jeździłem samochodem przed prawem jazdy, robieniem. Nigdy, nie miałem ochoty. Ja często mówiłem, że ja nie umiem odpalić samochodu, bo nie umiałem. Teraz umiem. Dobra, to ciśniemy, słuchajcie. Solo 1340, ale jak Skody, to ja chcę tylko Oktawię. No, ona ładną ma, kurwa, tą budę. Dokąd jedziemy? Weronisia! Do England. Do London Zdrój. Knur jest mniej więcej troszeczkę niższy ode mnie, czyli mam mniej więcej z 1,70 m. Tak bym powiedział. No właśnie, dlatego Skody nie wezmę, bo Oktawie są drogie, no więc zostaje mi się Volkswagen albo Audica. Ale gdybym znalazł Oktawię, to bym się zastanowił, bo ładna buda. No dla mnie się podoba, o Jezus, Michał Zwoliński, każdy ma swój gust. Wiesz, Passat też nie ma pięknej budy. Czy Knur próbował na mnie czarnej magii? Nie zauważyłem. Może nie wiem. No i kurde, chłop muli, co? Trabanta to co można samemu, kurde, złożyć, bo on z czego był? Z plastiku, czy z czego tam ten trabant? Ford Mondeo? Czuję, że części drogie do Fordów są. Poloneza Karo to od Pawła musiałbym kupić, nie wiem czy Paweł sprzeda mi. Wagen muli przede mną? No ja, kurde, ja i tak już jadę tym pasem, kurde, solo. No to trochę... Poszukamy, zobaczymy.
co ja wezmę, co wybiorę. Zastanawiam się, jak ja to ściągnę, kurwa, na Białystok. Małan, ile masz ty lat? Na malucha mnie nie stać na nowego. O, roboty drogowe. Będę autem śledził majora? Kurwa, nie, szkoda benzyny. Marek, gospodarstwo. A co, chcesz go, kurde, zatrudnić do tego? Do krycia krów, Konona? Wojciech Tygrys, ale kto się tam chciał włamać? Bo ja nie rozumiem. I zresztą po co tak naprawdę? Po jakiego grzyba? Czy tak na dobrą sprawę tam na szkole nic nie ma kompletnie? Ani pieniędzy, ani sprzętu, ani złota. Cholerę tam się pchać. Wilk morski, jadę lewym pasem tirem, bo to jest symulator. Normalnie bym nie jechał. Poza tym też mam zjęty ogranicznik prędkości, co mi pozwala jechać szybciej. Słyszę Polo Volkswagen, ale Polo to taki popierdółka taka. No nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, co będzie do znalezienia w sieci. Ja nie kupuję do salonu samochodu. A kurwa, bym się wjebał. Spoko, soldat, luzik. Ser Grandi, no Boże Święty, to całe szczęście, że jeszcze mnie nie podejrzewa, że spato, żeśmy nie przyjechali swoimi samochodami. Kurwa, ja pierdolę, co za... No Konon to jest zjeb, a po co tam pato miałby się pchać? Niby po co? No grube ma nasrane w tej głowie, no i niestety, no. Ja mówię, po co tam w ogóle pchać się? Tam nie ma co kraść, co tam kurwa. Nie wiem, co tam kurwa. Cały czas Odyniec Boży, kurde. Cały czas pamiętam. Co 3 dni. To już termin pękł, o cholera. Procentów mi naliczy zaraz. Filolog Mazi. No smart to na pewno popierdółka. Tak, Szymon, Mustangi może nie są drogie, ale kurwa, to i Jaguara znajdziesz. Starszy model. Tylko kurwa wir w baku. Już przeprosił dziewczyny i majora, Weronika. Iż jak to szybko leci. Tam zależy, kto siedzi w Belwederze, powiem tak. Albo mu powiedziały, porozmawiały z nim przez telefon. Ktoś może powiedział dla Konona. O, nie wyrobi się, kurwa, nie wyrobi się, dziadu jeden. Uch. I byłoby bum. Mustanga albo klacz mustanżyce, mustangę.
A, no chyba, że w ten sposób Major zapłacił i już Krzysiek spokojny. No, to może tak być. Ja powiedziałem, głupi się urodził jeden i drugi. Tak naprawdę i głupi umrą. Taka prawda. Siemano Artur, jakie motylki, motylek. No, podejrzewam Ricardo, że starego Jaguara bym kupił. Dzięki, pozdrawiam Lubczyce. Lubycze, przepraszam, Lubycze. I przygraniczną hodowlę królików, kurde. Ciężko czytać, jak się prowadzi. Kurde, tankujemy, wiecie? Bo w Anglii będzie benzyna droga. Blazik 55XXX, no kurde, wiesz, w trasie jak nie ma kibla, to muszę do butelki walić. Solo 1340, no to nic jak tylko gratulować kolejnych kłopotów. Ale pamiętaj, z babą źle, ale bez baby jeszcze gorzej i to są święte słowa. Po to Bóg stworzył kobietę i faceta, żebyśmy tam się sobie miziali. Nie pisz mi tu tutti frumo w jakimś obcym języku, bo ja nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Podejrzewam, że po włosku. Michał kręca, dobrze jadę, bo jest teraz dzień. Popołudnie. Siemano Browiec, witam cię serdecznie z powrotem. Na niby, mam tyle... Ile mam, na ile wyglądam, tyle możesz sobie wpisać. Nie jestem młody już. Borczyn, gram na kierownicy. Moim zdaniem uważam, że gra w ETS-a bądź jakieś fajne symulatory, no na klawiaturze nie ma sensu. Bo odbiera to przyjemność, no. Znam ruski, Mario? Powiem tak. Niemnożko. Niemnożko. A, wyczaiłem tutti fumo. No kurde, Szymon, to były inne czasy. Wtedy to miało sens, było zabawne, a teraz to jest kurwa po prostu... Jeden wielki rozpierdol. Kłótnia o każdy grosz, kłótnia o każdą konserwę, kłótnia o każdy wyjście, wyjazd. Wtedy jakoś to było inaczej. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Był fan wtedy. Nawet te przebieranki, jakieś kurwa inne cyrki. To miało trochę kurwa sens. A teraz to po prostu. Chyba źle jedziemy, wiecie, muszę zmienić pas. No. Michał kręca, dokąd idziemy? Do Anglii, póki Brexit tu jeszcze nie wprowadzili. O, kontrola radarowa będzie. O, kurna, zwolnijmy krzyk, bo kurna cię chapnął. Może jeszcze puszczą nas bez Brexitu z tym złomem, co wiozę. Pro, dlaczego robi prawko? Powiem wiesz, że ja sam nie wiem, dlaczego robi prawko.
Naprawdę. Nie, chyba dlatego, bo namówili mnie widzowie do tego, nalegali strasznie. Ja nie wiem, naprawdę, ja do końca nie wiem, po czemu ja robię prawko. Ja mam tylko taką nadzieję, że jak kupię ten samochód, to on mi pomoże w jeżdżeniu gdzieś i w nagrywaniu gdzieś w okolicach, bądź też w poszukiwaniach. No mam taką nadzieję. Bo ja nie wiem dokładnie, po co ja, no, ja po prostu namówili mnie widzowie. Widziałem knura z babą? Nie, nie, nie. No, będę szoferem w Armenina, będę go woził, będę spłacał tak dług. Będę go woził. Niech ktoś go wkręci, że go będę wszędzie woził. I w ten sposób będę odliczał paliwo i tak będzie spłacany. Zobaczycie, jak się obruszy. Powie, że on nie chce tak, że on chce kasę. Blazik 55XX. Major Konona nienawidzi, nie lubi. Major by chętnie już tam tą na tej posesyjce siedział sam z Asią i z kimś tam jeszcze. A Konon z kolei strasznie przywiązany do Majora, strasznie. Witaj Papa Smervlog z powrotem. Wiesz co, Stary Grandy, czy łatwo jest na Podlasiu robotę dostać? Myślę, że jak ktoś coś umie, bądź też jest kumaty, to łatwo dostać na Podlasiu robotę. Wiesz, zależy też dla kogo, czy dla kobiet, czy dla mężczyzn, nie? A jak całe życie ktoś, kurde, tak nic czego się nie nauczył, albo nie chciał się uczyć, to dla takiej osoby zawsze będzie ciężko. Spoko, Kuba L. Lecimy, lecimy, nie ściemniamy. No nie ma korków, Michał. Nie ma, ja nie wiem, co ty zrobiłeś, że nie ma korków dzisiaj na trasie. Nie, Majora Konon nie wyrzuci w życiu. Więc o to się Major nie musi obawiać. A jak nawet Konon umrze i Major, przypuśćmy, nie dostanie tej chaty, to dostanie lokum zastępcze. I na pewno jakaś bratnia dusza się do Majora przytuli, bo Major ma tych pieniędzy zaoszczędzone. A pamiętajcie, tam gdzie są pieniądze, są i przyjaciele. Tak zawsze było. Skończył się pieniądze majorowskie, skończy się przyjaźń. Myślicie, że ta Asia by tam z tym majorem w ogóle miała ochotę rozmawiać, gdyby nie było wiadomo, że tam można, kurwa, jakąś kasę wyrwać? W życiu by nie rozmawiała, no. Nie uwierzę w to. No to do Anglii. Onkel Matt 1T, to nie na... My nie jedziemy do Anglii, po Brexit jedziemy. Jedni jeżdżą po brykiet, a my jedziemy po Brexit. Jeszcze po angielskich drogach trzeba będzie jeździć, ja pierdolę. Luźna guma, no podejrzewam... Ja pierdzielę, ale skręcił dziad. No podejrzewam, że tak, że dobrze mówisz. Dobra, gdzie tu możemy wjechać? Zielone? Nie. Czerwone. Zielone, jest. O, nawet kilka wyborów mamy. O, to my do Anglii pojedziemy pod tunelem.
Solo 1340. Ale to, bo Brexit to w angielskim języku, to samo co brykiet. Od razu mnie wyjaśnił. Dobra, jak tu zaparkować teraz z tym, kurwa, z nieszczęsnym samochodem, pojazdem? Zawsze sprawdzone przeboje. Dobra. I jedziemy do Folkestone. Dobrze, nie Volksdeutsch. Płyniemy, jedziemy. Da jaki prom, o, i koniec, widzicie? Jak szybko tak o, pyk, i już jesteśmy. Dobra, trzeba teraz stąd wyjechać. Siema Kalil Kalinowski! Dzięki, szczęśliwego nowego roku również tutaj, pioneczka wielka. Ale wiesz, Lucifer Hell to... No bo to racja, no, że tam ktoś tam kombinuje, nie? Ale nawet gdyby Asia nie kombinowała, to i Konon i tak by mówił, że Asia kombinuje, bo Konon jest zazdrosny, że do Majora laski się kleją, a do Konona nie. Padełko, 2 złote. Opowiadaj o woju albo o nawiedzonej szkolnej 17. Czy to prawda, że jakieś dziwne rzeczy się tam działy? Nie. Major Lastos wspomniał o jakichś dziwnych rzeczach, które słychać w zamkniętych pokojach. Ja, słuchaj, dzięki za donajcika. Ja osobiście nie miałem okazji poznać ani zobaczyć nic dziwnego na szkolnej. Może to się w nocy dzieje, a w nocy to mogły i szczury buszować. Blue Team, ale ja nie jestem sam, ja jestem zajęty, jestem z kobietą. Czy puszczałem Sylwestra petardy? Nie, Sylwestra nie puszczałem petard. W ogóle wszystkiego najlepszego z okazji dniu imienin Sylwester. Spóźnione, ale są. No i dobra, jesteśmy w Anglii, teraz nie zwariować. Nie potrafię odpowiedzieć na proste pytanie, kolego. Nie potrafię odpowiedzieć na proste pytanie, tylko cię nie zauważyłem. Devavoline. Dopiero teraz zobaczyłem. Nie jestem w stanie czytać wszystkiego i ci odpowiadać na twoje pytania. Ja nie rozumiem, komunistyczna świnia, a co to obchodzi moją mamę, co ja robię tak naprawdę? Bo ja nie wiem, czy wasze matki ingerują tam w życie wasze i każą wam coś robić, mimo tego, że jesteście dorośli, bo u mnie to tak nie działa. Z Karinką, no Karinka zrezygnowała, no. Miała prawo, nie została wyrzucona, nie została ochrzaniona. Czy nocowałem kiedyś na szkole? Całej nocy nie spędziłem, ani razu. Ja nie lubię po cudzych chatach spać, powiem wam. Nawet jak piłem, to nie lubiłem spać po cudzych chatach. Mnie zawsze ciągnęło do domu, nawet na czworaka, ale do domu. Trzymaj się, Kubel, dzięki. Ojejku, pokazywałem tą kierownicę już kilka razy, jaką mam kierownicę. Ja nie znam jej nazwy. Może któryś ci z widzów powie, jaka to nazwa kierownicy. Dobra, teraz czekajcie. Teraz trzeba rozkminić w tej Anglii, jak to jeździć. Chyba tak. No, dobrze.
Jupiter Boże. No, to z Anglii będę wiózł. Brexit będę wiózł. Madzia XX1, witaj serdecznie. Słoneczko. Dam radę, serduszko. Gdzie Karinga zostanie modem, czy u esencjalisty, to jest jej wolny wybór, to jest dorosła osoba, no. Czy symulator w grze pomógł mi w realu, w nauce jazdy? W cofaniu do tyłu, na pewno, poważnie wam mówię, akurat w tym tak. Kierunki. O, teraz ci widzę, Devavo Line. Czy podjadę BMW na szkolną? No jest taki jakiś plan, żeby podjechać. No, ale czy podjadę, no to zobaczymy. Kurwa. Włączyć te. Dobrze gramy. Radio Forever 80s. Czy byłem? Ale wygrać jego Karince to nie znaczy, że Karinka nie wróci, bo tutaj nie ma żadnej spiny. Więc wiecie, no. Kontakt jest także luz. Nie wiem co u Mario w tej chwili. No czuję się dobrze, powinien się czuć dobrze. Jadę jak Polonez? Kurna, co to jest? No, Wawolainę, no, no jest taki plan, jest. Siemano, Daniel B. No, no i to ty, ale nie mówię, w solo 1340 poważnie mówi. Pomogło mi w cofaniu. Na placu, kurwa, jak patrzyłem w lusterka, to tak jakbym czuł się w ETS-ie. Wiedziałem, w którą stronę kierownicą kręcić. Nie, zero problemów, zero, zero. Jakbym miał wybrać z kim mieszkać, nie, wybrałbym Majora. Oczywiście z żadną z tych osób nie chciałbym mieszkać, ale jak z dwojga złego Majora bym wybrał. Daniel V, dajemy, jakiego miodu? Dajemy, 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 106. W Anglii drogie mandaty, stać. Ster Grandi, widocznie tak jest. Mówiłem, no i macie, 15 na godzinę przekroczyłem i już. Myślę, że Major z Kononem to będą do śmierci Konona bądź Majora. Enzo 30. A nie, to nie Enzo, Struskis. Kurna. Ale tu dziwne zakręty, Jesus Christ. Idzie się popierniczyć.
Mnie level. Czy jadę do Suwałkonoku? Staram się, ale przez Anglię. Jak trochę naokoło. Dawid S. Dokąd wracasz? Wracasz do. Ale tu śmieszne rozjazdy. Zjazdy, przejazdy. Jezus. Powiem, że ja już nie wiem, gdzie on był. Gdzieś był, a gdzie był, to nie wiem. Szymon, czy u mnie jakieś zmiany? Nie, nie. Starych drzew się nie przesadza. No zmiany, no prawo jazdy, samochód, to będą zmiany. Na pewno dużo, sporo podróży, w miarę możliwości. Na pewno trochę bushcraftu, na pewno trochę gotowania. Każdy znajdzie coś dla siebie. No i tu trochę będzie też wtrącanie się do szkolnej, tam w sensie takim, że komentowanie, nie tam, kurde, ubliżanie na siłę, czy coś w tym stylu. Czy ja czuję się spełniony? 7 szybki, 7. A co to znaczy czuć się spełnionym? Bo ja nie wiem. Ja po prostu żyję. Żyję tak, jak chcę. Komentuję szkolną, nie tylko ja. Nie jestem jedną osobą, która komentuje. W chuj ludzi pisze komentarze, w chuj ludzi ogląda, więc ja jestem też obserwatorem. Odcięcie się na szkolnej polega na tym, że nie chodzę tam, nie nagrywam i nie uczestniczę bezpośrednio w tym, co się dzieje. To ja muszę odebrać ten donosik, bo tam już pewnie leży papierek na mnie. Nic nie wiem o łosiach, czy się wyprowadziły, czy nie. Co za zorem? A cholera wie co, z psem azorem, tym od Gonona? Nie wiem. Ktoś go wziął, a kto go wziął, to ja nie wiem. O, pytacie się, dlaczego prawko robię? Nevada 011 się zapytajcie, czemu prawko robię. No, to wie dokładnie. Szczok Bogolski. 2 złote. Meksyk, jesteś dla mnie. Nie chcę mi przerywać się jazdy. W sposób nie katuje matki i nie pijesz czyny z butelki. Po piwie powinni o tobie w szkoła na lekcjach szczoszopeństwa i matko napierdalania wykładać na raszczoku. Nie ma takich szkół. Ale jak jesteś zainteresowany, możesz założyć tą szkołę sobie, naprawdę. Widzę, że cię interesuje to bardzo. Nie, knur do mnie nie dzwoni w ogóle, jemu chyba wyjebali mój numer. Ile wódki naraz najwięcej wypiłem? Litra. Litra i zakęszałem pod ogórki, pod korniszony. Pamiętam to. Ale ja nie miałem się z zamiaru tam z kurem całować, ani tam kurwa miziać. Pierdolę tam. Powiedziałem, ja jestem stanowczy w swojej decyzji i absolutnie nie mam zamiaru tego zmieniać. Ja miał spokój święty mam, ludzie, nawet nie wiecie jaki. Boję się Konona, czemu mam się go bać?
mam się bać Konona? A co mi zrobi? Co mi kurwa może zrobić? Co mi Konon może zrobić? Żebym się go musiał bać? Nie boję się żadnego Konona. Czy Majer do mnie dzwoni? Dwa razy zadzwonił przez pomyłkę, ale jeszcze ze starego telefonu. Ale ja nie odbierałem, bo tylko sygnał poleciał. A z tego nie dzwoni. Kurwa, Krzysztof G, to ja mam się zajebać, kurwa, łeb, kurwa, dać ściąć, bo będę miał więcej pieniędzy? Pierdolę, kurwa. Powiedziałem, mam go dosyć. I dla mnie jest bardzo fajnie go obserwować, komentować. Szanowny panie Menelu, 2 złote. Czy szuka pan już pracy? No właśnie, szukam. No mam nadzieję, że mi odpowiesz zaraz tutaj. Jaką masz propozycję? A kurwa, Sylwestra, ile razy on już komu nie groził? To pierwszy raz. Nie, właśnie, wiesz co, Sylwester? Nie. Kapitonas Kisiel. Właśnie ja nie przepadałem za karpackim dziewiątką. Nie, nie. Ja najbardziej lubiłem Tatry zwykłe, żubry, czyskie od czasu do czasu i Łomżę małą, czarną. Te piwerka mi wchodziły. Kurde, prawie jest ja już umiem jeździć. Prawie jest dwona nie budziec. Już jesteśmy na miejscu. Jakie tu śmieszne ograniczenia prędkości, 48. Kurwa, jakby nie mogli zrobić 50. Strzała robi lajta? Rajda zróbcie dla strzały, jak chcecie. Pozdro od Meksyka. Kurde, ale to już nie możesz na to liczyć, bo jak ja się nauczę robić dzwony robić, to ja dzwona zrobię kurwa na tym, na egzaminie, a tego byś chyba nie chciał. Ja tu bardzo grzecznie jeżdżę, akuratnie, sprawiedliwie i rzetelnie. No, pozdro dla strzały i już. Strzała dla strzały, o! No i dojeżdżamy do miejsca zameldowania. Co mi największą trudność sprawiało w nauce jazdy? Muszę się zastanowić, chyba redukcja. Te pilnowanie się, że kurwa koniecznie trzeba zejść na dwójkę, bo rondo, bo skrzyżowanie, kurwa i... O to chyba najbardziej mi wkurzało. No i dojechaliśmy zaspani, ale cali. Nie będę parkował, bo szkoda czasu i tak mam.
Szanowny panie Menelu, 2 złote. Piszę serio, kibicuję ci z całego serduszka, byś trwał w abstynencji, bo alkohol to kurestwo najgorsze na świecie. Ale mam pytanie, zupełnie poważnie. Czy w święta nie kusiło cię do złamania się bardziej niż zwykle? Właśnie nie kusiło. I mówię całkiem poważnie, święta mnie nie kusiło. Kusiło mnie natomiast przed świętami, miałem ten suchy kac. I przed świętami miałem kłopot, natomiast w święta i w Sylwestra właśnie nie. I to dobrze wyszło, że nie. Dobra, zajedziemy komara ściąć, bo trzeba. W święta nie miałem z tym żadnego problemu, nawet przez głowę mi nie przeszło jakimś alkoholu. No, Michał kręca, staram się dla ciebie dobrze jechać. To ZZ Top? Solo 1340, nawet nie wiedziałem. Kurwa. No dobrze, to trzeba po tym pasie jechać. O, tu dziwnie się jeździ. Jaki telefon do Pato znowu? Jaki kurwa znowu telefon do Pato? Jupiter Boży, skąd ty możesz wiedzieć, co ja robię, gdzie ja jestem? I co robiła moja mama? No pomyśl sobie. Dzięki Dawid S. No, pro, mógłby być Lublin w ETS-ie. To by było ciekawe doświadczenie. I komar. Dobra. Odpalamy się. Cholera. Wyspani. Na mapę. O kurde, nie za wiele tu towaru. No zobaczymy, co mają tu. Czekajcie, bo mi uciekł czat. Dobra, już. Dzięki Maxi Surówka, dzięki ślicznie, że jesteś. Dobra, wszystko w porządku. Jak tu się jeździ? Tak się jeździ. Kurwa. Trawa SW, zrobimy jeszcze tą trasę i skończę, nie ukrywam, naprawdę ciągnie mnie do Battlefielda, cholernie, do Battlefielda online. Witam Tomasz Wakos. Jaki plan na jutro? Rano wstać, umyć zęby, kawę wypić. Zęby, no powiedzmy, że zęby.
Ciągnie mnie strasznie, kurwa, do tego, do Battlefielda. Chcę ci to, mogę odpalić live'a na Battlefieldzie, ale będzie ci, kurwa, znowu wybrzydzać, że ja nic nie umiem i tak... Kurwa, chyba przejechałem, chyba. Więc po co macie się męczyć i oglądać, jak ja się męczę? Dla mnie giera jest trudna. Rafał SZ z Rotterdamu. 6 zł. Rafał, dzień. Siemka Meksykano. Trzymaj na co tam chcesz. Słuchaj, chcę być pozdrowiony na następnym porannym gniocie. Muszę da się to zrobić? Da się to zrobić, więc to muszę zapisać ciebie tylko. Rafał Esz z Rotterdamu. Nie ma problemu. Dzięki śliczne. Musisz zobaczyć, bo do środy, te wszystkie pozdrowienia będą do środy, więc na którymś gniocie na bank będziesz, bo cię zapisałem. Dzięki za szóstkę. Dobra, lecimy. BF odpalić? No to jak skończymy grać tutaj? Ja zrobię jeszcze trasę. No bo będziecie się śmiać, że ja nieudacznik, że to, że tamto, kurwa, nie? Ja bym odpalił BF-a. Kończymy to, odpalam BF-a, nie będzie już tego żebrania, jak bardzo się ktoś ucieszy, pewnie. Zobaczymy tylko, co tutaj mają. O, panie, manie, panie. O nie, kurwa, za daleko. Co to wszystko takie, kurwa, daleko? No, poza tym ja nie będę, od razu mówię, nie będę czytał czatu. Po pierwsze, zawsze mi zaczyna się czat zacinać na live, więc tam trochę wpisów jest, potem on stoi w miejscu, ja nie będę gry wyłączał za co chwila, bo to będzie online. Więc... No dobra, to dajemy BF-a. Dobra, słuchajcie, dajemy BF-a. Ja wybiorę tylko na następnego tego. Tylko mówię, tu już... Kto będzie chciał wpłacić, to niech sobie wpłacę gdzieś, gdzie jak, byle jak, ale nie będzie wiadomości żadnej, także... Co po niektórzy będą się cieszyć. No, to dajemy BF-a. Ja tylko tu wybiorę trasę na następne spotkanie. Do Mediolanu. Kurwa, do Mediolanu pojedziemy. Przyjmę zlecenie. I słuchajcie, zrobimy tak. Ale ja będę to gdzieś za jakieś 15 minut, bo ja muszę to wszystko poprzełączać. Za jakieś 15 minut BF będzie i wtedy to w BF-a to ja pogram pewnie i do 23. Co wy na to? To spotykamy się za 15 minut, jak wszystko dobrze pójdzie na BF-ie. Pozdrawiam was serdecznie. No solo, już większość chce BF-a, nic nie poradzę. Ale solo, pamiętaj, piweczko to dobrze wchodzi przy BF-ie, także bez tego, bez problemu. Dobra, słuchajcie, gdzieś za 15 minut...